Witam wszystkich serdecznie, mówi do was kapelusznik i bez przedłużania zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę i zaczynamy. Wyjątkowo rozpoczniemy od historyjki okładkowej. Trzeba podkreślić, że na koszulce nami pisze chyba Open albo Oden, co odnosi się do wolności kraju Wano. Ogólnie jak się przyjrzeć okładce, to w wielu miejscach widzimy odniesienia do otwarcia kraju Wano na świat. Właściwy chapter. Zaczynamy od tego, że Momo słyszy pewien głos w głowie. Na 100% jest to Zunisha, bo któż by inny. Następnie mamy widok cieszących się wszystkich, że Big Mom dostała po mordzie. Ogółem Law i Kid znowu się kłócą i tak dalej. Szczerze, ich relacja to złoto. Tacy wrogoprzyjaciele, którzy non-stop się przekrzykują i jeden nie będzie służył drugiemu i nie będą słuchać nawzajem swoich rozkazów, a zarazem są skazani na współpracę. Mama? Kolejno przyznaje, że atak Lowa ją połamał i było to imponujące, co jest wyrazem szacunku w jego stronę i docenienia oponenta. Z kolei stara torba leczy swoje połamane kości przy pomocy swojego owocu, obrazuje to świetne opanowanie i wykorzystywanie owocu z jej strony. Ma tak ogromną paletę technik i możliwości, że spokojnie mogłaby być healerem, tankiem czy dosłownie każdym w dowolnej grze. Posiada bardzo uniwersalny owoc. Od wczesnego dzieciństwa, w tym była pod opieką Strusena, który był doświadczonym piratem, więc miała dużo czasu oraz warunków do eksploatacji swojego owocu. No i dostajemy piękny kadr, gdzie mamuśka pręży muskuły. Law wspomina, iż kolejny atak będzie tym ostatnim, a stara wiedźma rozpoczyna kontratak przy pomocy miecza świetlnego i niszczy byka Kida. Ten natomiast w akcie zemsty magnetyzuje Big Mom i metalową ścianę za nią. Mamusia dzięki swojemu doświadczeniu oraz sprytowi robi unik przed odnowionym bykiem z metalu i nie dała się nadziać. Następnie pani Imperator przemienia Herę w Misterii i dziwnym przypadkiem, przynajmniej dla mnie, przypomina matkę Carmel. Przypadek? Nie sądzę. I swoją drogą ciężko stwierdzić, czy Kid oberwał od Misterii, bo panuje zbyt duży chaos na kadrach, żeby to określić. Ale Law się tym nie przejmuje i zrzuca budynek prosto na mamę. I widzimy nawet kadr, gdzie u Lowa na ręce Oda wyraźnie zaznaczył słowo It. Kolejny przypadek? Nie sądzę. No nic, zaczynamy najbardziej efektowny atak rozdziału i co warto odhaczyć, to Big Mom boi się jego ataku. Jak miałbym rozumieć ten atak, to będzie połączenie Counter Shock Injection Shot w takie jedno. Taki atak dużym piorunochronem, który atakuje w konkretnym miejscu. Dlatego go Law tak rozciągnął, żeby energia mogła się rozejść po całym ciele pani Imperator. I w sumie Kairum działa na zasadzie dowolnej manipulacji przedmiotem, który potem oddziałuje na otoczenie, gdzie zwykły Room pozwala kontrolować określoną przestrzeń. Widzimy, że Big Mom próbuje rzucić Lowa z brzucha przy pomocy ataków z haki, ale ten popisuje się niezwykłą wytrzymałością, niemalże ryzykując życie, żeby tylko pokonać stary wór. A po drodze Yamato dziwi się, co tu się dzieje Pawla. Swoją drogą dziwne jest to, że Big Mom nie nasyciła swoich ataków królewskim haki, ale cóż, Plot Armor musi się zgadzać. No nic, jak mówiłem, atak Lowa jest bardzo efektowny i efektywny zarazem, a mama pluje aż krwią. Warto zaznaczyć, że Law jest pierwszą osobą w serii, która nie tylko zraniła Big Mom, ale także połamała jej ciało. Wcześniej brała na klatę wszystko i nic jej nie było. W ramach kontry Imperator próbuje zaatakować Misery, ale Kid od razu ją atakuje laserem elektromagnetycznym i chwała Bogu, wreszcie złomiarz wykorzystał swój owoc do czegoś więcej niż atak metalowym złomem. Gratuluję! Mama mówi, że jest Big Mamą, podkreślając swój status w tym świecie, ale Kid z Lowem ją kontrują, mówiąc, że to koniec jej ery. I tym kończymy rozdział. Pytanie brzmi, czy mama została pokonana? Moim zdaniem absolutnie nie i pewnie wypadnie przez dziurę zrobioną przez Lowa, a powróci pod koniec arku z resztą rodziny, gdzie już wszyscy pomyślą, iż to jest koniec wojny. Zdziwię się, jeżeli serio została pokonana. Jedyną wadą rozdziału w sumie jest nadmierna wytrzymałość Lowa i Kida, ale cóż, tak już bywa w shonenach.
Od przyszłego rozdziału wracamy już do klasycznej formy omówień z podsumowaniami, a ocena tego rozdziału to mocne 9 na 10. Także Ben Kapelusznik, pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach i do zobaczenia.